Taniec z gwiazdami, Sylwia. No dzisiaj tutaj na pewno na tym parkiecie będą tańce z szejkami. Ja mam nadzieję, że ty też. Poczekaj, z szejkami proteinowymi, no, żebyśmy dodały. Ustalmy dokładnie. Jak wspominasz czas, gdy byłaś w programie? Teraz już z pewnym sentymentem, ale uwierz mi, że przez bardzo długi czas wspominałam to jako traumę, bo jednak oglądam Taniec z gwiazdami i nikt, kto tam nie był, nie ma pojęcia, jaki to jest ciężki format. Jeszcze dla osoby, która jest ambitna i pracowita i chce rzeczywiście coś zatańczyć, a przy okazji ma totalny brak talentu, jeśli chodzi o taniec, bo ja jestem totalnie nieutalentowana w tym temacie, ja tylko umiem freestyle na parkiecie właśnie po paru drinkach, więc ja bardzo chciałam tańczyć, chciałam się uczyć, więc moje dni wyglądały tak, że ja po 10 godzin dziennie tańczyłam, po 5 godzin dziennie nagrywałam jakieś materiały, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałki były wtedy live'y od rana do nocy, wracałam o 24 do domu i wychodziłam o 6 nad ranem już na trening. Więc powiem ci, że oglądając ten program, ludzie w ogóle nie mają świadomości, ile osób tam pracuje i jak ciężko się tam pracuje, żeby to był taki efekt, jaki jest na ekranie. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że 4 miesiące wyjęte z życia, totalnie. A teraz już mam sentyment, wiesz. Zawsze mi się tam łezka wokół zakręci, jak sobie przypomnę tango z Jackiem Mieszkę, pozdrawiam. Nie wiem, czy jest, miał być, ale chyba córka zachorowała, więc i z sentymentem, i z taką pewną, wiesz, z takim może też pewnym niedosytem, że mogłam to wszystko podejść do tego na większym luzie, trochę inaczej, bardziej się tym cieszyć, a mniej się stresować. Tak właśnie. A komu kibicujesz w tej edycji? No Jacek niestety już odpadł. A Hania jeszcze została? Hania jeszcze została. No to ja kibicuję oczywiście Hani, bo Hania to jest, jak wiadomo, żona Jacka, więc tutaj przez lojalność, a propos właśnie, zawsze kibicuję albo Hani, albo Jackowi.